Witajcie. No są dzisiaj we mnie takie dwie skrajności. Z jednej strony jest radość, z drugiej strony i swego rodzaju taka niemoc. Podchodzę któryś raz już do nagrania tego odcinka i zawsze coś mi tutaj staje na przeszkodzie. Z jednej strony jest radość, ponieważ zamówiłem sobie wybrane przez siebie preparaty. Część z tych preparatów stosowałem w ubiegłym roku i jestem mega zadowolony. Wypatrzyłem sobie inne preparaty, które myślę, że będą i z których będę jeszcze bardziej zadowolony. Za chwilę Wam opowiem, co uważam za hit tego sezonu w moim ogrodzie, w moim gospodarstwie. Więc jakoś tak próbuję to wszystko do kupy złożyć i żeby to ułożyć w taki przystępny dla Was sposób i żeby się nie rozpraszać. To powiem, no są takie dwie siły, które mnie ciągną w obydwu kierunkach. Słuchajcie, może zacznę od tego, że warto czytać jest ulotki, takie ulotki wartościowe. Warto czytać instrukcje obsługi i tak dalej. Warto też poradzić się kogoś bardziej doświadczonego i tutaj może wspomnę, że a zwłaszcza tym, którzy są od niedawna na kanale, którzy być może pierwszy raz oglądają mój film o tej tematyce, bo niedawno przyszli albo przyjdą na ten kanał, więc tutaj w opisie wrzucę link do sklepu, do punktu, z którym współpracuję i ta moja współpraca jest coraz bardziej taka wartościowa, coraz bardziej jestem zadowolony. Podam też numery telefonów do pań, doradczyń, z którymi można byłoby się skontaktować. Słuchajcie, z uwagi na to, że to są naturalne, biologiczne preparaty, mowa tutaj o EMA-ach, za chwilę powiem co i jak, więc one mają taki ograniczony termin przydatności do użycia i żebyście byli zadowoleni, a osoby, które sprzedają to też były zadowolone, warto by było po prostu zadzwonić, skontaktować się, skonsultować się, powiedzieć, czego oczekujecie i wtedy Wam panie dobiorą. I chodzi tu o wielkość opakowania, żebyście zdążyli w tym wymaganym czasie po otwarciu to zużyć, jak też, żeby po prostu jakoś ukierunkować, ponieważ te preparaty wszystkie możemy łączyć, wręcz powinniśmy łączyć, co najmniej dwa ze sobą łączyć, tak żeby jedne, drugie wspomagały. Okej, dobra. Czym są EMA? Słuchajcie, tak pokrótce, no mam nadzieję, że teraz mi się uda. To są wyselekcjonowane szczepy bakterii i w zależności od tego, do czego są ukierunkowane, w jaką stronę, tak na tym polega proces po prostu ich wytwarzania. Bo też są osoby, które zwracają mi uwagę, że jak łatwo samemu zrobić EMA. Wyprodukować czy namnożyć. Oczywiście, ale tak jak mówiłem, zależy na co się zdecydujemy. Ja nie mam doświadczenia w tym. Poza tym jest to po prostu wygodne. Zamawiam sobie taką czy mniejszą butelkę i po prostu wiem, że to mi na pewno zadziała, bo ja mam już doświadczenie z ubiegłego roku w tym temacie. Tak samo też piszecie, że na przykład można kwas humusowy zrobić. Słuchajcie, to co wy sobie sami zrobicie, to jest dopiero półprodukt do tego, co jest sprzedawane, dystrybuowane w sklepach. Też pytacie się, jaki. Za chwilę na to wszystko postaram się odpowiedzieć. Dobra, słuchajcie, tak jak już wiemy, że są to wyselekcjonowane szczepy bakterii, mają szerokie zastosowanie. Na przykład jako probiotyki dla ludzi. Probiotyki dla zwierząt, drób, bydło, konie, szerokiej maści zwierzęta hodowlane, dzikie również. Możemy to stosować do pielęgnacji domów, mieszkań, sanitariatów, ale musimy spełnić kilka tutaj warunków. Oczywiście w ogrodnictwie, w sadownictwie, w rolnictwie generalnie, jako fungicyd na przykład i tak dalej, ale też do ochrony roślin. Muszą być spełnione kilka warunków. Przede wszystkim woda, bo wody używamy do rozrobienia tego preparatu. Woda, najlepiej gdyby to była deszczówka. Może to być z jakiejś studni, może być z jakiegoś jeziora, rzeki, stawu. Może być to również w ostateczności, jeżeli nie mamy wyjścia z kranu, ale wtedy musimy ją odstawić na co najmniej 48 godzin, żeby ją użyć. Musi być też czysta, bo jeżeli używamy do
spryskiwania, czy w jakiś spryskiwacz, opryskiwacz musi być też czysta, żeby nam nie pozatykała. No tutaj musi być zachowana też temperatura używania, stosowania, jest to między 8 a 25 stopni, także nie może być poniżej 8, nie może być powyżej 25, a to też i temperatura wody nie może być mieć 5 stopni, tylko musi być co najmniej 8 stopni. I ja ze swojego doświadczenia powiem, że najlepiej, gdyby ona była letnia w okolicach 18 stopni, taka temperatura pokojowa. Moje doświadczenie z ubiegłego roku. Rozrobiłem sobie Emma Pharma Plus, którą użyłem na spryskanie obornika w oborze. To zadziałało naprawdę cuda. Zapach był nieprzyjemny, gdy wszedłem do obory. Mam katar, mam problemy z węchem, ale wtedy poczułem ten nieprzyjemny zapach. Wziąłem tą letnią wodę, zalałem odpowiednią ilość emów. To zaczęło, już ta woda zaczęła żyć. Słuchajcie, już zaczęła żyć, ja mówię, oho, będzie coś się działo. W momencie, kiedy tylko rozlałem na obornik, po prostu od razu zmienił zapach na emy. Emy mają taki specyficzny zapach. Także dobra, tu abstrahując od tego, odpowiednie warunki. Emy, bakterie boją się również nadmiernego nasłonecznienia. Iż nie chodzi nawet tutaj o temperaturę, ale o samo słońce, także ultrafioletu się boją, więc najlepiej, gdybyśmy stosowali to wcześniej rano, gdy jest słońce jeszcze nisko, a nawet lepiej, gdyby po prostu była jakaś tam wilgotność, czy na glebę stosujemy, żeby była wilgotna, czy stosując na rośliny, gdzie jest tam powiedzmy jakaś mgiełka, rosa i tak dalej. Ładnie się wtedy to po prostu asymiluje, łączy, wnika przez aparaty szparkowe do roślin, przenika do roślin i 2-3 godziny wystarczy, żeby zadziałały. Nie możemy też łączyć z różnego rodzaju środkami chemicznymi typu nawozy, jakieś opryski i tak dalej. Także jeżeli chcemy, żeby to naprawdę zadziałało, to po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek i jakieś interwały czasowe. Jeżeli na przykład chcecie stosować nawozy sztuczne, to tutaj po zastosowaniu emów dobrze, żeby około 2 tygodni minęło, żeby się wchłonęły, żeby się zadziałały i wtedy możemy stosować jakieś takie środki, których nie powinniśmy łączyć. Także tu jak zachowamy właśnie te wszystkie zasady. Słuchajcie, tak samo ktoś mi pisał też, że na przykład w mieszkaniu, w domu, gdzie jest osoba paląca, palące osoby, gdzie jest nikotyna się osadza, ten dym, ten zapach, no taki specyficzny zapach. Także tak jak mówiłem, do dezynfekcji sanitariatów czy do pielęgnacji właśnie domów spryskujemy. A ja nie mówię, że nie trzeba prać, ale te zapachy ustępują, także ja tutaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to na 100% działa, ale muszą być zachowane te względy, no niebezpieczeństwa, ale te odpowiednie środki. Słuchajcie, zacznę może już tu omawiać, tak jak mówiłem, probiotyki już są. Także możecie przyjmować, a i tutaj jeszcze warto powiedzieć, że takie probiotyki w ogóle mają odczyn kwaśny. Także jeżeli ma ktoś problemy na przykład z odkładaniem się piasku w układzie moczowym, wiadomo, jest to piasek, czy tam powoduje to zasadowość naszego układu, naszego organizmu, więc dobrze by było tutaj sobie czasami zakwaszać. No ja mam też problemy z tym piaskiem, więc tutaj też mi wiele osób zwróciło uwagę, żeby zakwaszać sobie organizm, czyli jakiegoś różnego rodzaju kiszonki. Także zazwyczaj organizm się upomina o tam pewne rzeczy. Właśnie to tutaj emy też mają taki odczyn kwaśny, więc stosując w organizmie też w jakiś tam sposób zakwaszamy ten organizm, także tutaj już niwelujemy jak gdyby na samym początku no, pewne skutki no i tej zasadowości naszego układu, naszego organizmu. Ale nie chcę się tutaj wypowiadać na tematy takie nie do końca przeze mnie zrozumiałe. Słuchajcie, przejdziemy teraz do tych środków. Green Alga. Jest to tak, można powiedzieć pokrótce, połączenie emów, czyli tych bakterii z aminokwasami. Z alg tutaj jakiś produkt na bazie alg, także jest to taki dosyć uniwersalny środek, który można połączyć również na przykład z emą 5, można połączyć z innymi, na przykład
Emma Pharma Plus, także tu można to łączyć, można połączyć z jakimiś kwasami humusowymi, także jeżeli to są naturalne środki, także można je łączyć. Wspomniane wcześniej przeze mnie EMA 5 z wrotyczem, czy EMA 5, bo są dwa warianty, to jest taki naturalny fungicyd, też zabezpiecza przeciwko niektórym chorobom grzybowym. Tu dodany jest jeszcze wywar z wrotyczu, więc też przeciwko niektórym szkodnikom działa. Także można go też stosować, też łączyć z różnymi innymi preparatami. No, w ubiegłym roku robiłem szerszy taki film na temat właśnie tych środków. No, Green Alga nie miałem w tamtym roku. Słuchajcie, też zadajecie mi pytania, gdzie można na przykład kupić kwasy humusowe, jakie ja bym polecał. Ja stosowałem do tej pory różne kwasy. Zawsze mówiłem, że żeby to był naturalny, żeby to był dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, miał jakiś atest, żeby się ktoś, jakiś producent do tego przyznawał, żeby nie było okresu karencji. No dzisiaj mogę wam polecić takim czystym sumieniem i to właśnie w tym jednym punkcie, w tej firmie. To jest ta nowość. To jest humus na bazie borowiny. Sama borowina w sobie, wiecie, że jest lecznicza. Także borowina w połączeniu z tymi żdżownicami, gdzie one przerabiają tą zdrową materię, nie jakąś tam kompost gdzieś pozyskiwany z jakichś odpadów komunalnych, czy słoma i tak dalej, czy obornik. Po prostu to jest dodany produkt, który przetwarzają żdżownice, to takie podwójne jak gdyby nałożenie się tych dobrych składników, także tutaj jak najbardziej polecam ten humus. Ja stosuję również różnego rodzaju użyźniacze, ale użyźniacze to tak bardziej pod, czy na zimę, pod uprawę tą zimową, jesienną, czy po prostu w uprawach polowych, a w ogrodzie z uwagi na to, że tu jest wskazane takie częstsze stosowanie, więc różnego rodzaju humusy. W tym sezonie będę właśnie się nastawiał na ten humus, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pytacie również o mączkę bazaltową, jaką polecam. Też generalnie zawsze mówię, żebyście z uwagi na to, że może być wygodnie, skorzystali z dostępności w waszych sklepach ogrodniczych. Jeżeli taki dobry sklep ogrodniczy chce się utrzymać na rynku, na pewno sprowadza dobre rzeczy. Dziś jest nastawienie na tą ekologię, więc no, czasami jeszcze tam niektórzy nie potrafią tak perspektywicznie, nowocześnie myśleć. Przepraszam, więc dostępność w takich sklepach może być różna, więc jeżeli macie możliwość zamówić sobie, znaczy zamówić, kupić w sklepie ogrodniczym, jak najbardziej polecam, bo jest to wygodne, tak? Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to tutaj w tym punkcie, w tym sklepie pojawiła się właśnie mączka bazaltowa. Także też, jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj zamówić. Coraz bardziej większa dostępność asortymentu, także na pewno każdy sobie coś tutaj dobierze. Także jest również dostępna mączka bazaltowa. Jeżeli jest mączka bazaltowa, słuchajcie, to warto by było wspomnieć o alganicie. Alganit ma bardzo podobny skład minerałów, pierwiastków jak mączka bazaltowa. W mączce bazaltowej jest 72. Jest to sproszkowana skała wulkaniczna. Alganit powstał zupełnie w inny sposób, gdzieś tam z obumierania różnego rodzaju skorupiaków, jakichś prostych organizmów. Przez wiele milionów lat to się wszystko rozkładało, formowało, także tutaj jest około 60 chyba 9 minerałów, także jest podobny skład, aczkolwiek mogą być jakieś różnego rodzaju proporcje. Ja w ubiegłym roku stosowałem alganit, mam jakieś doświadczenia, ale chcę jeszcze w tym roku sobie porównać bardziej z mączką bazaltową. Słuchajcie, dalej, idziemy dalej. W ubiegłym roku też omawiałem ziemię okrzemkową. W ziemi okrzemkowej też są różne rodzaje, tak samo jak mączki bazaltowej, tak samo jak alganitu czy humusów, także tutaj zależy to wszystko od źródeł, od producenta i tak dalej. Ta konkretnie jest z najlepszego źródła chyba dostępnego na świecie. Jest bardzo wydajna, jest tutaj mocno sproszkowana. Ziemia okrzemkowa ma też takie szerokie zastosowanie i jako na niektóre szkodniki, preparat na niektóre posypujemy,
to jest zawartość, to jest głównym składnikiem jest krzem. Tutaj odpowiednia frakcja, forma tego krzemu. Co prawda krzem naturalnie występuje w glebie, ale jest nieprzyswajalny, słabo przyswajalny. Także rośliny, pomimo tego, że mają mnóstwo tego krzemu wokół siebie, ale nie jest on przyswajalny, więc musimy się posiłkować różnego rodzaju takimi preparatami, jak na przykład właśnie ten stymulator wzrostu. To jest na bazie krzemu. Możemy krzem też robić jakieś gnojówki, na przykład ze skrzypu. Z krzemem trzeba niestety uważać, ponieważ on powoduje to, że roślina robi się twarda mechanicznie, więc może być tak, że zabezpieczymy nawet przed różnego rodzaju szkodnikami, które zżerają nam tą roślinę, ale może być na przykład twarda dla nas do zjedzenia. Także tutaj też trzeba mieć umiar i najlepiej, żeby skonsultować z kimś, kto ma doświadczenie. Słuchajcie, aminokwasy. Też wszystko dostępne w tym sklepie. To jest nowość w moim gospodarstwie, a bioamino, są to aminokwasy. Ja stosuję inny preparat, Agrosorb Volume, dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć. Tam jest troszeczkę inny proces produkcji. Też aminokwasy dzielimy na i lepsze, i gorsze, w zależności od rodzaju elektrolizy. Też również składników, z których powstają, więc to myślę, że bardziej zostanie tutaj w moim ogrodzie z kilku powodów. Po pierwsze, jest robione to tylko i wyłącznie z roślin, pozyskiwane z roślin. Po drugie, jest do takiego systematycznego stosowania. Aminokwasy stosujemy dolistnie. Także tutaj jasność, żeby nie było, że do jakiegoś preparatu doglebowego dodamy. Stosujemy dolistnie, także co 2 tygodnie możemy, powiedzmy, to stosować. Tamte aminokwasy ja też tak stosowałem bardziej w uprawach polowych i myślę, że zostaną mi w uprawach polowych, a przerzucę się po prostu na te, aczkolwiek jeszcze będę porównywał, tak, czym będzie miało to wpływ na smak, na wigor roślin i tak dalej. Także to jeszcze jest w fazie sprawdzenia, ale generalnie jestem teraz bardzo tutaj pozytywnie nastawiony do tych. Z tamtych oczywiście nie rezygnuję, także jeżeli ktoś zakupił, także nie zniechęcam. No i tu ostatni taki preparat, który stosowałem w ubiegłym roku. Jest to naturalny środek mikrobiologiczny do gleby Emma Pharma Plus. To, o czym wspomniałem wcześniej, że stosowałem na obornik w oborze w budynku inwentarskim. Najlepiej, gdyby to było zastosowane właśnie na taki wilgotny obornik. Także niepolecany jest na przykład w kurnikach, ale ktoś mi też pisał, że można sobie poradzić, ponieważ można spryskać czy przelać wodą taki pomiot. Pomiot jest to suchy, można powiedzieć, taki nawóz. Polać, przelać go wodą, spryskać, czy tak jak ja, z konewki przelać i zaściółkować, i można sobie poradzić. Także robi tą robotę, więc będzie nam rozkładał obornik. Ja mam doświadczenie z ubiegłego roku. Miałem koniec taki trochę za duży do jednej sztuki właśnie takiego cielaczka. I właśnie przez sezon, słuchajcie, wyrzucałem obornik na jesieni. Przez sezon miałem przefermentowany, przekompostowany obornik w oborze, w miejscu, gdzie no, on był cały czas na bieżąco produkowany, także tam był i mocz, były różnego rodzaju odchody i tak dalej, więc to przy takim dużym końcu, przy mniejszej obsadzie można praktycznie na bieżąco, jest to przetwarzane, także jestem bardzo mega zadowolony, a komfort pracy, czy komfort dla zwierząt, przebywania w takich lepszych warunkach ma wpływ na 100% na jakość mięsa, na pewno na jakość jaj, czy jakość mleka. Same plusy, słuchajcie. I tak powolutku zbliżamy się do tego gwoździa programu, do hitu, który uważam, że będzie to hitem w moim gospodarstwie w tym roku. I to jest preparat GranMet. Co to jest? Co to takiego? Słuchajcie. Tutaj mam ściągawkę. Także jest to skład. Skład tego preparatu jest to mikoryza. Mikoryza, wiadomo o co chodzi, występuje naturalnie w glebie. Jest to też rodzaj takiej materii grzyba i oraz grzyb owadobójczy.
Na co to działa, słuchajcie? Bo to jest dosyć ciekawe. Na takie szkodniki jak turkuć podjadek, pędraki, rolnice, larwy chrząszczy, motyli i muchówek, zmienniki, drutowce, śmietki, wciornastki, mrówki oraz stonkę kukurydzianą. To jest grzyb, który potrzebuje około 2 tygodni na inkubację, więc powinniśmy jak najwcześniej zacząć nawożenie takim preparatem. Czyli o ile nam tutaj warunki pozwolą, możemy go sobie po prostu rozrzucić. Ja będę mnie łączył to z mączką bazaltową oraz ze stymulatorem wzrostu, właśnie z tą ziemią okrzemkową. Można, ale to muszą być odpowiednia temperatura. Można połączyć z zemami, można połączyć właśnie z humusem, tak żeby już taki był kompleks. Każdy z tych wymienionych preparatów jak gdyby zwiększa działanie i intensywność tego preparatu, czy nawzajem one się po prostu wzbogacają i zwiększają swoje właściwości. Więc jeżeli macie taką możliwość, im wcześniej zacząć przygotować sobie poletko przed uprawę, tak żeby po prostu ten grzyb zaczął się namnażać. I jak to działa, słuchajcie, jak to działa, to jest bardzo ciekawe, naturalne, naturalny środek, który pozbędzie się moim zdaniem kilku bardzo takich istotnych i ważnych przyczyn. Jak to działa? Słuchajcie, przede wszystkim grzyb infekuje kontaktowo. Jeżeli odpowiednio wcześniej go zasiedlimy, zasiejemy, zacznie się namnażać, więc taki szkodnik przechodząc, mając kontakt fizyczny z tym grzybem, infekuje się. No tutaj okres infekcji to jest około 4 tygodni, gdy zaczyna już tak wyraźnie działać, więc powinniśmy im jak najwcześniej po prostu go zasiedlić w glebie. To jest preparat, który stosujemy do uprawy. Ale też występuje preparat w formie płynnej, gdzie możemy na przykład stosować na takie uprawy jak plantacje truskawek czy jakieś sady, gdzie po prostu możemy przelać sobie po prostu miejsce nasadzeń i wtedy zasiedlamy właśnie tym grzybem, zasiedlamy naszą ziemię. Dlaczego zasiedlamy, słuchajcie? Bo ktoś może też zadać pytanie, że skoro w ubiegłym roku zasiedliłem, to w tym roku nie ma potrzeby. No tutaj właśnie takim wyznacznikiem jest zima. Okres zimy, gdy mamy mróz, to po prostu mróz robi reset. Także tutaj ten grzyb nie jest w stanie przetrwać takich niskich temperatur, więc o ile nasze warunki nam pozwolą przy połączeniu właśnie z tymi innymi preparatami, a zwłaszcza tutaj tymi płynnymi, to powinniśmy jak najwcześniej zastosować, tak żeby ta gleba już nam się zainfekowała tym grzybem, tak żeby już zaczęła eliminować, a zwłaszcza tego turkucia, jeżeli ktoś ma problem właśnie, czy pędraki, czy te różne śmietki, wcierniostki i tak dalej, te larwy, które czy to szkodzi nam, czy to nie zaszkodzi innym pożytecznym owadom, ewentualnie zwierzętom. No właśnie nie zaszkodzi, także tu natura jest o tyle doskonała, że po prostu potrafi też selektywnie działać i potrafi dawać naprawdę spore efekty, tylko trzeba je odpowiednio ukierunkować, bądź wykorzystać, tak żeby zwiększyć efektywność i przede wszystkim nie przeszkadzać. To, co zawsze powtarzam, natura jest doskonała, tylko człowiek potrafi wszystko spindolić, także stosując różnego rodzaju środki chemiczne, opryski, sposoby podejścia do życia i tak dalej. Także wspomnę jeszcze tutaj, a propos tego granmetu, występuje jeszcze właśnie w formie płynnej, czyli goldmet, jeżeli dobrze mówię. Także ja tego preparatu nie mam, bo zdecydowałem się właśnie na tą formę
proszkowaną, więc będę to stosował w swoim ogrodzie. Można to naprawdę, ma szerokie zastosowanie, więc możecie tutaj i do kompostu wymieszać to z kompostem, jakąś ziemię do inspektów, czy do jakichś skrzynek. Naprawdę tutaj jest wiele możliwości, tylko one muszą być spełnione też odpowiednie warunki, żeby to nam nie przemarzło, bo jeżeli przemarznie, to musimy wszystko zacząć od początku. No i tak by to wyglądało, słuchajcie, na dzisiaj. Patrzę, że już parę minutek wykręciłem, więc tutaj nie będę już przedłużał. Tak jak mówiłem, link będzie w opisie, numery telefonów zostawię i do punktu, do pań, z którymi będziecie mogli się skonsultować, jak również i dobrze do mnie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, bo też potrafię coś podpowiedzieć, no mam nadzieję, że będę potrafił coś odpowiedzieć, także bardzo chętnie tutaj swoim doświadczeniem też będę tutaj, wyszło mi z głowy to słowo. Dysponuję też swoim doświadczeniem, także tutaj swoją poradą, więc możecie też pytać o różnego rodzaju rzeczy. No, mam nadzieję, że jeszcze coś się w tym roku pojawi, że będą też jakieś nowe tutaj sposoby, tak jak mówiłem wcześniej. Tylko nie wiem, czy mi się teraz nagrało, czy w poprzednim nagraniu, że będę stosował bakterie azotowe, to też, słuchajcie, można bakterie azotowe łączyć z tym preparatem. Można jak najbardziej tutaj z tym stymulatorem wzrostu i jeden drugiego po prostu podnosi jego zalety, więc tutaj naprawdę te wszystkie preparaty możemy stosować łącznie i podnosić efektywność działania, a my będziemy się cieszyć i w takiej glebie, która ma dobrą kondycję, stosując mączki bazaltowe, naturalne nawożenie typu właśnie obornik, jakieś poplony, czyli ten nawóz zielony, czy różnego rodzaju komposty, preparaty, które przetwarzają zawierające mikroorganizmy, czy jakieś tam stwarzające warunki do zasiedlania się dżdżownic i tak dalej, powodujemy to, że nasza gleba staje się naprawdę takim żywym organizmem i u mnie na przykład nie ma zastoisk wodnych, nawet największe ulewy, po prostu ziemia działa jak gąbka gruzołkowata, budowa, ale to też trzeba zwracać uwagę na odpowiednie warunki do upraw, żeby nie było zbyt mokro, wtedy możemy tą ziemię po prostu zabrylić, zniszczyć jej strukturę i wtedy ciężko będzie odbudować, więc stosując się do tych wszystkich zasad, po prostu naprawdę możemy wiele, wiele zyskać i w takiej glebie, w dobrej kondycji, kulturze i magazynowane jest dużo więcej wody, nie ma zastoisk wodnych i tak dalej. Rośliny mają łatwiejsza jest uprawa. Także słuchajcie, same plusy. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że byłem w stanie jakoś to wszystko nakreślić, wyjaśnić i tak dalej. Filmy jeszcze będą tutaj, na przykład ze stosowania tego preparatu, tych innych, także postaram się to dawkowanie i tak dalej, jakie warunki, wszystko Wam opisać. Także dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.